Siema, zamieniłem Passata na Focusa. Siemanko, witam na kanale Się Naprawi. W dzisiejszym odcinku, filmie ogarnę sobie Forda Focusa. 2008 rok. Ogarnę środek. Ogarnę lakier. Odświeżę go. Zobaczycie, jak wyglądało, jak będzie wyglądać, więc zapraszam Was do materiału. Więc tak się Ford prezentuje. Jest brudny na razie, ale zaraz aktor, uciekaj, ale zaraz go tutaj umyję. Są liczne rysy. Nawet tu widać. No, może to się uda jakoś zniwelować, chociaż nie wiem. Tutaj przy klamce standardowo. O. No bardzo zajechany lakier, bardzo. Maska też zajechana. No, tutaj w słoneczku ładnie widać, jak się mieni. Milion rys głębszych, mniejszych. Tutaj również jakieś takie przerysowanie. Widzimy. Tutaj gdzieś widziałem, tutaj coś takiego jest. Tutaj klameczka. Tutaj też takie korna. Tu to by pasowało zrobić zapraweczki takie. Ogólnie widać tutaj. Zaprawiczkę zrobić. Ale się pomyśli, co tu się wyrzeźbi. Autko fajne, w kombi. Bardzo pakowne, rodzinne. No i tak samochodzik się przedstawia. Możemy zobaczyć. Nawet stąd widać. No, strasznie zajechany samochód, nie? No, ale ogarnę go. Więc umyję. Umyję go ładnie, przygotuję. Polerka. Później jakiś wosk. W międzyczasie albo później wypiorę środek. Odkurzę, ogarnę. Wysprzątam. Ładnie zrobię oponki, plastiki. No i zobaczymy dalej. Trochę po umyciu, takim wstępnym, przejrzał Focus. No i ujawniły się właśnie te, właśnie tutaj. Rysy, milion rys. Tutaj te przytarcie. Tutaj również przytarcie. Ogólnie to chyba nie ma elementu, który byłby bez rys, bez przytarcia. Tutaj jakieś odbarwienie jest. Nie wiem, czy widać. Kamerze. O, teraz widać. Oprócz dachu chyba. A tak to każdy element. Tutaj te głębokie rysy. Tutaj widzimy rudą. No. I ten kant też do podkładu. Tu również drzwi, tu przy klamce, co już pokazywałem, masakra. No masakra, szczerze, mój Mercedes był mniej zajechany, chociaż widzę naprawdę duży potencjał w tym kolorze. No, tutaj też to się wszystko spoleruje. No, tu ktoś albo
coś jest z tą lampą ogólnie. Albo jest zaparowana, albo jest czymś zmatowiała, zmatowiona. Jest taka mleczna w tym miejscu. No tutaj również ryski. Tu przytarcie. Tu przytarcie, ktoś tak niechlujnie zrobił zapraweczkę, chociaż tu jest taki ubytek spory. Tu była gruba sznyta. Nie, tu jest taśma. No pierdolę. Serio? Ktoś kurwa nakleił taśmę? Nie, jak to zeszło z tego. Z tego plasticzku od halogen. No więc tutaj była przecierka również. Nie wiem, czy coś z tym zrobię. Zobaczę. Tutaj maska tragedii. Maska tragiczna nie jest. Tutaj takie głębsze, niby czuć pod paznokciem, chociaż nie wiem, czy uda się. Później widziałem. O, tutaj ogniska rdzy. Tu się zrobi zaprawki. Będzie fajnie. No, tutaj co pokazywałem. Tutaj również przytarcie. To ogólnie glinką zejdzie. Błoto, tutaj przytarcie było, całe te drzwi, nie? Tu przytarcie i tam. Tutaj ktoś już... A nie, nie robi nic. Tutaj się zrobi zaprawyczki również. Później się tu zmatowi troszkę, wypoleruje. No i będzie... Git malina będzie. Tu jest niefajna rzecz, bo jest ruda. Nie wiem, co z tym zrobię. Czy to troszkę zeszlifuję i zaprawkę zrobię? Jeszcze nie wiem. No, tutaj ten rancik odpada. Ten rant błotnika to cały. No, fortno. Nie oszukujmy się. To nie jest. Jakość premium. Ten samochód ma jeździć, wozić rodzinę na przykład, albo być pojazdem lotowym, służbowym. Ma robić trasy.
Dzień drugi z fokusem, a mianowicie trzeci. Zaczynam blingować, to już troszkę zrobiłem. Później wiadomo, otłuszczę i zacznę się za polerkę. Tu możecie zobaczyć, jaki jest ładny rys. Ładnie się przedstawia. Ładnie. Taki jest cały samochód, nie będę wam znowu pokazywał. Dobra, biorę się za robotę. Na razie tyle. Siemanko, skończyłem tutaj projekt Focus. Zdążyłem wyprowadzić samochód, zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem film i zaczęło padać. No ale pracy było co nie miara, wnętrze bardzo zapuszczone, lakier tak samo. Zrobiłem zapraweczki, później oczywiście mycie, grinkowanie, polerka, później wosk nałożyłem. No i sądzę, że fajnie wygląda. Na pewno jakiś czas będzie auto świeże. No i co? No i to by było na tyle. Może kiedyś jeszcze będzie okazja nagrać taki materiał o innym samochodzie. Zobaczymy. A tymczasem żegnam się. Trzymajcie się. Siemanko.